dzisiejszym filmie przyjrzymy się 10 miejscom, w których istnienie uwierzyć jest ciężko nawet badaczom przyrody. Są to miejsca niesamowite i wzbudzające jednocześnie zachwyt i zdziwienie. W które z tych miejsc wybrałbyś się najchętniej? Daj znać w komentarzu i zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić kolejnej dawki wiedzy. Nie zapomnij też o zostawieniu łapki w górę, jeśli film Ci się spodoba, a ja zapraszam do oglądania. 10. The Boiling River. Amazonia to dom dla najdłuższej rzeki na świecie, ale znajduje się tam również dość zadziwiająca i specyficzna rzeka. Wrząca rzeka zawdzięcza swoją nazwę przez to, że naprawdę możemy zauważyć jej wrzenie gołym okiem. Temperatura wody dochodzi nawet do 93 stopni, co tłumaczy, dlaczego woda jest niemalże wrząca. Para unosząca się nad rzeką jest oczywistą przestrogą dla wszystkich stworzeń, jak i ludzi znajdujących się w pobliżu tego zbiornika. Woda z oczywistych względów nie nadaje się ani do kąpieli, ani nawet do zanurzenia się, ale z łatwością można ugotować tak jajko na twardo. Jeśli zamierzasz pływać w tej rzece, musisz zacząć liczyć się z tym, że po prostu zostaniesz tam ugotowany żywcem. Rzeka nie znajduje się w pobliżu żadnego aktywnego wulkanu, dlatego jest to taka anomalia dla naukowców. Skąd to wrzenie? Oczywiście możemy spotkać się z kilkoma lokalnymi legendami, które mówią na przykład, że rzeka jest zbiorowiskiem potężnej siły i że matka woda jest odpowiedzialna za to dziwne miejsce. Po prostu, oby nikogo nie podkusiło napływanie w tym miejscu. 9. Mount Roraima. Góra jest zlokalizowana na granicy Wenezueli, Brazylii i Gujany. Jest to najwyższa góra pośród wszystkich się tam znajdujących. Cechuje się ona niezwykle dziwnym szczytem, tak zwanym stołowym, który jest niezwykle ciężki do zdobycia poprzez ekstremalnie strome stoki tej góry i ogólnie ciężkim terenem. Pomijając kwestie fizyczne wspięcia się na górę, również bardzo ciężko jest zdobyć pozwolenie na zdobycie jej, przez to, że leży na granicy aż 3 państw. Często słyszana jest legenda o tej górze, mówiąca o tym, że jest ona pozostałością po ogromnym drzewie, które bardzo dawno temu tam stało. Było to jedyne drzewo, z którego czerpano owoce i warzywa na całym świecie. Wierzenia te jeszcze bardziej utrudniły zdobycie pozwolenia na badanie i odkrywanie szczytu góry. Mimo to kilku osobom udało się dostać na samą górę, idąc cały czas jednym szlakiem, wstępnie się wspinając. Reszta góry nigdy nie została odkryta i jej terytorium do dzisiaj pozostaje niezbadane. Jedyną potwierdzoną rzeczą na temat tej góry jest to, że występuje tam ponad 5000 rodzajów roślin, które rosną tylko tam i nigdzie indziej. Naukowcy twierdzą, że góra wygląda dokładnie tak samo, jak wyglądało wiele milionów lat temu i nic się nie zmieniła. Miejsce to jest naprawdę magiczne i wygląda trochę jak ląd, który unosi się ponad chmurami. 8. Mowal Cave. Jaskinia znajduje się w Rumunii tylko kilka kilometrów od Morza Czarnego. Pierwszy raz została odkryta w 1986 roku. Miejsce to jest odizolowane od całego świata zewnętrznego przez miliony lat i praktycznie co dzieje się wewnątrz jaskini jest kompletnie inne od tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. Życie w jaskini nie bazuje na fotosyntezie, tylko na chemosyntezie. Poziom powietrza wynosi około 1/3 tego, co normalnie występuje w atmosferze. Z 48 gatunków zwierząt i owadów znalezionych w jaskini, 33 z nich są endemiczne, co oznacza, że nigdy nie zostaną znalezione gdziekolwiek indziej na całym świecie. 7. Lightning. W zachodniej Wenezueli, tuż nad rzeką Catatumbo, występują ogromne, niewytłumaczalne burze z piorunami i są one kompletnym atmosferycznym fenomenem. Te przerażające burze występują od 140 do 160 nocy w roku, co jest niemożliwe i nikt nie potrafi tego wytłumaczyć, dlaczego tak się dzieje. Kolejną fascynującą rzeczą dotyczącą tych burz jest to, że są bardzo kolorowe i nie wytwarzają żadnych grzmotów. Pioruny zmieniają swoją częstotliwość od czasu do czasu i jednego razu nie występowały one nawet przez kilka tygodni. Ludzie myśleli, że być może burze skończyły się już na dobre, ale zmieniło się to w momencie, kiedy jakimś cudem znowu dały się we znaki i znalazły się na liście naszych niewytłumaczalnych zagadek, które przez długi czas jeszcze takie pozostaną. Naukowcy studiowali wszystkie burze w celu dowiedzenia się, co je wywołuje, ale do tej pory nie są w stanie powiedzieć nic na ten temat. 6. Point Nemo. Znacie to uczucie, kiedy jesteście na wycieczce i nagle czujecie pilną potrzebę załatwienia swojej potrzeby fizjologicznej i zazwyczaj zawsze znajdujecie się wtedy w całkowicie obcym mieście, myśląc sobie, wow, naprawdę jestem teraz nie wiadomo gdzie? Miasta te to nic w porównaniu z Point Nemo, które jest najmniej znaną lokalizacją na całym naszym świecie. Ta dopiero znajduje się pośrodku niczego. Naukowo znana jako niedostępny biegun oceaniczny, bo jest to najdalej znajdujący się punkt od Ziemi na całej kuli ziemskiej. Oczywiście nie występują tam ludzie, nawet tacy, którzy mieszkają chociaż blisko Point Nemo. Może nie jest to jedno z najbardziej zadziwiających i niemożliwych miejsc, ale jest jedna taka rzecz, która jest bardzo szokująca i to właśnie dzięki niej Point Nemo znajduje się na tej liście. Otóż lokalizacja ta jest tak bardzo odizolowana od wszystkiego, że najbliżsi jej ludzie nie znajdują się nawet na naszej Ziemi.
Ludzie znajdujący się na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej są dużo bliżej tego miejsca niż ktokolwiek na lądzie. 5. Kawajgen. Jedno z bardzo ciekawych miejsc na Ziemi, położone w Indonezji. Znajduje się tam aktywny wulkan, który emituje palne gazy siarkowe. Gazy te, wchodząc w reakcję z atmosferą Ziemi, powoduje, że palą się, uwalniając piękne i zachwycające niebieskie płomienie. W nocy można uzyskać naprawdę piękny show, obserwując tańczące płomienie w powietrzu, które wyglądają po prostu jak niebieska lawa. Jest jeszcze jedna niezwykła rzecz w tym miejscu, a mianowicie występuje tam kilometrowa kaldera wypełniona piękną turkusową wodą. Kolor ten, mimo że wygląda pięknie, jest rezultatem niebezpiecznej kwasowości i wysokiego stężenia metali. 4. Devil Tree. Zlokalizowane we Włoszech, patrząc na nie na pierwszy rzut oka, wydaje się po prostu niemożliwe. Określane jako podwójne drzewo z kosorzo. Jest to zdrowe drzewo czereśniowe wyrastające z drzewa morwy. Nie jest to pierwszy taki przypadek dwóch drzew rosnących razem, ale co wyróżnia akurat je, jest jego idealny stan i długość życia. Wcześniejsze przykłady pasożytniczych drzew były malutkimi drzewkami, które nie funkcjonowały zbyt długo. Drzewo, o którym mówię, jest całkowitym przeciwieństwem tych poprzednich. Całkowicie wyrośnięte i zdrowe, ogromne drzewo. Nikt nie jest w stanie wytłumaczyć, jak to się stało, że tak dobrze się rozrosło. Korzenie czereśni idealnie przedostały się do ziemi i tak powstało najzdrowsze drzewo pasożytnicze na świecie. 3. Cape Melville. Jaskinia znajdująca się w Australii, będąca domem dla jednego z zaginionych światów na kuli ziemskiej. Tak naprawdę została odkryta bardzo niedawno, bo ze względu na granicowe, ciężkie i bardzo wysokie głazy ją otaczające, było to trudne zadanie. Jak się okazało, pod tymi ogromnymi głazami i kamieniami znajduje się niezwykły las deszczowy, co jest po prostu ciekawą rzeczą. Właśnie przez to ostatnie odkrycie i brak zbadania terenu dokładniej, teren tej jaskini został otoczony specjalną ochroną, żeby pozostawić go w swoim naturalnym środowisku bez ingerencji człowieka. Można się tutaj dostać tylko za pomocą helikoptera. Do tej pory wynaleziono tam 3 nowe gatunki zwierząt, ale wszyscy możemy być pewni, że po dokładniejszym przebadaniu jaskini liczba ta znacznie się zwiększy. Ziemia naprawdę jest czasami zadziwiająca. 2. The Devil's Kettle. Określona jako jedna z największych zagadek i tajemnic Minnesoty. Przepływa tam rzeka o nazwie Brule w celu dostania się do jeziora Superior, a w jednym punkcie tej trasy występuje ogromne zapadlisko na 800 stóp. W ten sposób powstały tam wodospady w czasie, kiedy woda pokonywała ten skalisty teren. Jeden główny wodospad to ten, o którym chcemy Wam dzisiaj opowiedzieć. Woda dzieli się tam na 2 strumienie, pokonując próg. Jeden zachowuje się dokładnie tak jak każdy inny wodospad, ale natomiast ten drugi jest nieco bardziej tajemniczy. Strumień wpada do grot, które jak się wydaje prowadzą donikąd. Grota nigdy nie napełnia się wodą, ale nikt do tej pory nie odkrył, gdzie woda stamtąd się podziewa. Dziwny fenomen nigdy nie został wyjaśniony. Ludzie próbowali wkładać różne rzeczy do wody, żeby sprawdzić, gdzie prąd te przedmioty zaciągnie, ale pomimo wysiłku te przedmioty nigdy nie były znowu widziane. 1. Hasdalen Valley. Obszar zlokalizowany w wiejskim centrum Norwegii. Jesteśmy pewni, że jest to piękne miejsce w całości, ale dziś powiemy tylko o jednym specyficznym miejscu, które jest nazywane Hasdalen Lights. Światła te pochodzą z nieznanego źródła i pojawiają się zarówno w dzień, jak i w nocy. Po prostu latają po dolinie. Mówi się, że czas, w którym światła pojawiały się najwcześniej, był koniec 1981 roku i aż do 1984 z widocznością od 15 do 20 razy w tygodniu. Ale od 2010 roku ukazywanie się jest ich rzadsze. Mają zazwyczaj kolor biały, żółty lub czerwony i czasami pojawiają się tylko na kilka sekund, ale zdarza się, że też są widoczne przez całą godzinę. Najdziwniejszą rzeczą jest to, że światła te się poruszają. Czasami bardzo szybko, czasami wolniej, ale się ruszają. Nikt nie wie, skąd one pochodzą. Ludzie podejrzewają kosmitów, a jednego dnia może wystąpić na to logiczny dowód opowiedziany przez naukowców. Na razie zostało nam po prostu zgadywanie i strzelanie.